Witajcie w takim nietypowym filmiku, vlogu z moim udziałem. No i co powiecie? No i co? Nie zostawiłeś subskrypcji, bo oglądam, obserwuję YouTube'a bacznie i wiem, że nie zostawiłeś subskrypcji. Dlatego teraz masz 3 sekundy, żeby zostawić suba. Raz, dwa i trzy. Mam nadzieję, że zostawiłeś subskrypcję. A ja tym miłym wstępem i niemiłym zapraszam was do mojego vloga. O czym będę chciał mówić? O nietypowych vlogach właśnie. Mianowicie o tym, żeby... Boże, ale ten aparat jest zajebisty. Taką ładną jakość robi? Albo to taki ja jestem piękny. Nie, no nieważne, by the way. Wrzucam jakieś tam filmy. Filmiki z gier wrzucam różnych. Nie idzie, jak widzicie, to nie idą wyświetlenia. Nie wiem, czy ja może zły content prowadzę, czy teraz już tak YouTube. Tyle osób jest w sumie na YouTubie, każdy kręci jakąś tam swoją aferę, swoje tam jakieś różne dymy i nie tylko, że jest tego przepych, po prostu jest tego przepych. No i dla mnie takiego jak ja to nie ma miejsca, aczkolwiek gdzieś tam się próbuje drapać, tak powiem. No co, sprzęt jest kupiony, leży, co prawda się kurzy, tylko statywy i inne tam bajery potrzebne do właśnie różnych vlogów. Myślę, że możemy zrobić, będziemy robili takie vlogi gdzieś z właśnie trasy, drogi, jakiegoś tam wyjścia gdzieś z ekipą. Coś tam nagrywałem właśnie kamerą, znaczy ten GoPro, ale nie mogę tego nigdzie w komputerze wczytać. Nie wiem, czy mam uszkodzone uszkodzone mam właśnie sprzęt, w sensie czy karty mi nie czyta, czy w ogóle, bo nic się nie wyświetla. Jak wkładam przez microSD, to nic nie wykrywa. No nie wiem. Także postanowiłem nagrywać z telefonu. Ale on teraz ma ładny kolor. Coś wam pokażę. Spójrzcie. Czyż to nie jest piękny kolor? Mega. No ale to nie o komputerze. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jakie mam podzespoły, na czym pracuję, myślę, że można w komentarzu będzie pisać. No i co, no tak jak opowiedziałem w poprzednim filmiku, który się nagrał, oczywiście zrobiłem format karty, bo nie dawało to rezultatów nic. Będę starał się nagrywać teraz vlogi, przyzwyczaić się muszę do tego nagrywania takiego i w ogóle. Ale to myślę, że z czasem się wszystko człowiek przyswoi sobie, ogarnie, więc to nie będzie taki problem. Tam było na 15 łapek. Na 15 łapek mówiłem, że będziemy. Może zmieniłem hasło chyba już. O, pamiętam. Na 15 łapek będziemy właśnie rozwalać LG-ka. Ładna tapeta, wiem. Q6 to jest LG. Będziemy strzelać do niego. Tylko ja bym chciał jeszcze sobie... Nie, ja bym chciał jeszcze sobie na szybko notatki tylko zrobić. Znaczy notatki, zdjęcia z nich. Ale nie wiem, gdzie tu są, te notatki już zapomniałem. A do was co będzie należeć? No, na pewno będzie należeć to, żeby ten próg jest, żeby ten próg zdobyć. Jeśli go zdobędziecie, to ja oczywiście... to ja oczywiście uczynię taki też filmik. Pod tym vlogiem. No i piszcie w komentarzach, co byście chcieli, jakie vlogi. Postaram się tak i o której godzinie, bo wiem, że z serii gier to chcieliście o 16, żebym wrzucał, więc tak teraz wrzucam. Codziennie jeden filmik.
z jakichś to różnych gier, która się tam może spodoba w końcu i jakoś tam ukierunkowywuje się, bo na razie we wszystko gram po prostu. Staram się nagrywać i takie inne rzeczy robić. A co do właśnie vlogów, to chciałbym, żebyście mi pomogli i pisali w komentarzach pod tym vlogiem, takim pierwszym moim, co byście chcieli, żebym właśnie tutaj nagrywał, co mówił i wiecie, no bo tu też dla mnie taki pierwszy vlog jest trochę ciężki do gadania. Nie za bardzo wiem, o czym mam mówić. Ale no mówię, no jeśli wam się spodobają takie vlogi, bo to będą różne i z mojej okolicy, jeśli się spodoba, to postaram się w taką fajną grę, która jest tutaj u mnie, trzeba chodzić po lesie, po prostu zdobywać takie achievementy, jak to się mówi teraz. I też to wszystko nagram, tylko właśnie nie wiem, czy kamerą, to znaczy, czy go kamerką GoPro, bo mój jeszcze Sony jest oczywiście, ale lustrzanka do niego kosztuje ponad 2,5 tysiąca. O, adapter nawet znalazłem w nim. Ale fajnie. Niech se będzie. Tak więc. Więc wszystko mam. Jak widzicie, aparat jest ładny. Tylko mi właśnie tej lustrzanki brakuje. Chciałbym ją kupić, ale mam inne wydatki, bo teraz będę się przeprowadzał w marcu najpóźniej. Koniec marca. Albo początek. Też będę z tego robił vlogi z przeprowadzki i w ogóle. No, będzie trochę będzie tego do obmówienia. Mam trochę też innych takich prywatnych spraw sądowych, nie tylko do ogarnięcia jeszcze, żeby to wszystko pozamykać, aczkolwiek to jest nowy rok i powinienem trochę zamknąć to wcześniej, ale no trochę czasu brakowało mi i tak i myślę, że może do końca właśnie maja bym to wszystko pozamykał. Aczkolwiek też takie mam duże, dużo mam rzeczy na głowie teraz, ostatnio, od jakiegoś miesiąca, no od 2 miesięcy, trochę się już zrzuciło, no ale to myślę, że jeśli byście chcieli więcej szczegółowych informacji, to właśnie powiem co i jak w następnych vlogach. A no, póki co myślę, że będziemy mogli kończyć. Więc jeśli nie zostawiłeś suba i łapki, to w tym momencie robisz to. Pierdolnij w dzwona, żeby dzwony zabiły. Jeśli zajebiesz mocno, to usłyszysz, jak bije dzwon. No a co, no ja się z wami żegnam i do następnych vlogów. Na razie.